Dwa pociski rakietowe spadły w sobotę w nocy na amerykańską bazę wojskową w mieście Balad. W tym samym czasie w położonym 80 km dalej Bagdadzie w pobliżu ambasady USA eksplodował pocisk moździerzowy. 5 osób jest rannych. Jak podaje iracka armia, nie ma ofiar śmiertelnych. Przypuszcza się, że za atakami mogą stać proirańskie bojówki z grupy Siły Mobilizacji Ludowej. Prezydent USA Donald Trump we wpisie na Twitterze ostrzegł Iran przed atakiem na Stany Zjednoczone. Odwołał się przy tym do wydarzeń z 1979 roku, kiedy Irańczycy wzięli zakładników z USA. Setki protestujących Irańczyków. On zaatakował naszą ambasadę i przygotowywał się na kolejne ataki w innych lokalizacjach. Iran od wielu lat jest tylko problemem. Niech to będzie ostrzeżeniem. Jeśli Iran zaatakuje Amerykanów lub amerykańskie aktywa, to Stany Zjednoczone uderzą w 52 irańskie cele, reprezentujące 52 amerykańskich zakładników, zabranych przez Iran wiele lat temu. W tym ważne dla irańskiej kultury miejsca oraz sam Iran. Uderzymy bardzo szybko i bardzo mocno. USA nie chce już więcej gruźb. W kolejnym wpisie Trump przypomniał jeszcze, że Stany Zjednoczone wydały właśnie $2 biliony na sprzęt wojskowy, który w razie potrzeby zostanie wykorzystany bez wahania. Po tym jak w piątek w amerykańskim ataku rakietowym zginął generał Qasim Soleimani, jeden z najważniejszych przywódców Iranu, napięcie na Środkowym Wschodzie gwałtownie wzrosło. Dzisiaj posłowie parlamentu irańskiego skandowali „Śmierć Ameryce” podczas nadzwyczajnej sesji poświęconej upamiętnieniu generała Soleimaniego. Panie Trump, popełniłeś wielką zbrodnię. Twoje nazwisko zostanie odnotowane w jednej linii wraz ze zbrodniami Stanów Zjednoczonych z 19 sierpnia 1953 roku i innym przestępstwem USA, kiedy zestrzelono irański samolot pasażerski. Naród Stanów Zjednoczonych i parlament tego kraju powinni dowiedzieć się, że roszczenia ich prezydenta są jedynie kłamstwami, które stoją za terrorystyczną zbrodnią. Jeśli ma dowody, opublikujmy je. Brutalna akcja prezydenta USA to zbrojny akt terroryzmu. Powinieneś wiedzieć, że ta akcja przyniesie ci bolesne konsekwencje. Lepiej spakuj się i uciekaj z regionu, zanim cokolwiek się stanie. Wczoraj lewicowi antywojenni demonstranci wyszli na ulice miast USA, aby potępić amerykański atak. Wśród protestujących przed Białym Domem, a później przed Trump International Hotel, była aktorka i aktywistka Jane Fonda. Proszę więc zrozumieć, że to Pentagon jest największym instytucjonalnym użytkownikiem paliw kopalnych na świecie. Że nie możemy już marnować życia i zabijać ludzi i rujnować środowiska z powodu ropy i paliw kopalnych. Protesty odbyły się też w Chicago, Denver, Atlancie i Nowym Jorku. W tym samym czasie w Iraku dziesiątki tysięcy ludzi opłakiwało generała Soleimaniego w kondukcie pogrzebowym. Ten tchórzliwy czyn popełniony przez amerykańskie drony stanowi pogwałcenie suwerenności Iraku. Atak powietrzny był skierowany do jednego z dowódców Ludowych Sił Mobilizacyjnych, który odegrał wielką rolę w wojnie z terrorystycznym Państwem Islamskim. Ciało generała Qasima Soleimaniego zostało dzisiaj zabrane do świętego szyickiego miasta Meszhed na północnym wschodzie Iranu. Tysiące żałobników ubranych na czarno maszerowało ulicami miasta, niosąc portrety Soleimaniego. Jutro ciało generała zostanie przeniesione do Teheranu, a później do rodzinnego miasta Kerman, gdzie Soleimani ma zostać pochowany we wtorek. Natalia Wierzbicka, Telewizja Republika.